momencie w kolejnej epickiej bitwie. Dziś wystąpi Omen, czyli zapalony artylerzysta. Jednak w tej bitwie zasiądzie ze starami czołgu premium niemieckiego czwartotierowego. Omen, jeśli nie wiecie, prowadzi kanał na YouTubie. Dosyć to jest, powiedzmy, początkujący kanał, natomiast ma już na tyle fajne materiały, że dam wam linka, możecie sobie zajrzeć, tam jest teraz konkurs z nagrodami, także tym bardziej myślę, że warto zerknąć. Także Omen dostał ode mnie darmową reklamę, o której nic nie wie, taki mały prezencik i zaczynamy sobie oglądać bitwę. Widzimy, że w drużynie przeciwnej najgorzejszy jest ten PZ1C, który ma tutaj fioletowe statystyki. Omen, z tego co widzicie, wozi tylko pociski APCR, czyli pociski premium, no z tego względu, że po prostu pociski standardowe mają bardzo, bardzo małą penetrację. Zresztą te premiowe też aż takiej gigantycznej penetracji nie mają i to jest chyba jedyna taka możliwość grania swobodna. Hecer. Zanim Omen tutaj dojechał, zrobiło się 2 do 5, no jak to często w tych niskich tierach bywa. Omen sobie pięknie tego hecerka. Udaje się, pierwszy frag, 3 do 5. Bitwa się tak naprawdę rozpoczyna, ale już mamy duże straty po obu stronach. Kolejny wróg. Jak widzimy, nawet te pociski premium nie umożliwiają tak swobodnego strzelania, że Omen po prostu celuje po weak spotach, a i od nich się jest w stanie odbić. Zaletą tego czołgu jest bardzo dobry pancerz, jeśli wylosuje, powiedzmy, na te tiery, tak jak tutaj, czyli czwarty, trzeci, to jak najbardziej może poczuć się jak mini mouse tych tierów. Natomiast armatka bardzo, bardzo słaba, dlatego te pociski goldowe. No tutaj widzimy, że bardzo dużo zgrupowanych tych czołgów, także Omen je teraz kursuje razem z kolegą z plutonu. Widzimy, że Omen ma niezłą załogę, bo tutaj widzę perk podający informacje o trafieniach krytycznych, także pewnie to jest któryś tam perk z rzędu. Podejrzewam, że jest to załoga, na której Omen po prostu sobie tutaj bawi się tym czołgiem. Teraz Alvin Stewart, punktowany. Widzimy, że przeciwnicy bardzo, bardzo dźwigają się od pancerza tej B2-ki. Omen ma 3 fragi, 7 do 9. Bardzo szybko nam się tutaj ta akcja rozkręciła. Cały czas dostaje, ale widzimy, że stracił niewiele HP od tych wszystkich ciosów. Bardzo dużo tych strzałów zostało już przyjętych. Myślę, że całkiem fajna ta zabaweczka do grania. Teraz znowu mamy tego Durchwagena. Omen go sobie punktuje, on nie jest w stanie się przebić. Omen też ma delikatne kłopoty, ale nieźle to idzie. Już prawie 900 obrażeń. T80, jak widzimy, dużo się dzieje, dużo akcji. Te niskie tiery obfitują w takie dynamiczne bitwy. Czasem, powiem szczerze, jest to chyba fajniejsze niż jakaś kampa na Komarynie na 10 tierach. Zdecydowanie wolałbym grać tutaj tymi czwórkami niż 10 na Komarynie i stać w lesie. Też zabawa może być ciekawa na tych tierach niższych. Tam był Su-85B koło bazy. Widzimy, że ten PZ-1C ma już 3 fragi. Także tutaj sobie dosyć śmiało poczyna. Baza zaczyna być kapowana, trzeba wracać. Omen ma 4 fragi i ponad już 1000 obrażeń. Co jak na tier 4 i to działko już jest bardzo przyzwoitym wynikiem. Widzimy, że Omen jedzie 30 na godzinę, co nie jest aż takim tragicznym rezultatem. Być może jest to spowodowane właśnie tą niezłą załogą, o której tak prognozuję. Tutaj plutonowy właśnie Omena ginie, ale sporo pomógł w tej bitwie. Su-85B, bardzo groźny rywal. Widzimy, że Omen nawet ze złota się nie przebija, tak już szukał ich spotów, nawet Su-85B. On się przez Omena nie przebije, natomiast on ma bardzo dużą penetrację. Teraz udało się przebić.
ze złota, co prawda. Jednak Omen stracił teraz sporo HP. 10 do 12, 5 fragów. I jego drużyna nie wygląda już zbyt ciekawie, ponieważ dwóch czerwonych graczy w drużynie przeciwnej, tak naprawdę trzech czerwonych, pomarańczowy i ten fioletowy, który tutaj dobrze sobie radzi. Baza przestaje być kapowana. Właśnie podejrzewałem, że to jest przez tego PZ-a. Omen go teraz trafia, dał się zaskoczyć, ale bardzo szybko reakcja i ucieka. Także widzimy, że ten PZ tutaj bardzo dobrą bitwę rozgrywa, ponieważ to kapowanie bazy tak naprawdę... O, teraz Omen ma na niego strzał, ale widzimy, że weszło w gąskę. Bardzo, bardzo szczęśliwie ten PZ zdążył uciec i to jest zła wiadomość, bo on tak naprawdę nawet na ogrysku będzie w stanie bardzo tutaj dużo zdziałać. Dużo akcji, ciężko mi się skupić nawet na komentowaniu, bo dużo się dzieje. Teraz kolejny czołg, Omen go punktuje, dostał trochę i został Omenowi 17 HP. To nie jest dobra sytuacja. Został sam z Luchsem na 4 czołgi i ma 17 HP. Bardzo, bardzo zła sytuacja. Dodatkowo pociski tak naprawdę zaczynają się kończyć. Teraz pojawia się B1 ze stokową wieżą. Idealnie bokiem, także Omen może ją bardzo ładnie spunktować. Kolega w B1 kompletnie nie ogarnia, stoi bokiem, dostaje strzały, ale nic sobie z tego nie robi. Omen zjeżdża praktycznie od pełnego HP do zera i ma już prawie 2000 obrażeń. To już jest naprawdę świetny wynik na czwarte tiery. 7 fragów, Lux też na ogrysku i została Somua. I teraz już Omen sam. Sam na 3 wrogów, Somua 40, de facto groźny czołg, groźny Tedek jak na te tiery. Marder 2, który też ze złota spokojnie tej Omena przebije. No i ten PZ1C, i to jest, mimo że gracz jest najlepszy, to ten czołg de facto jest najmniej groźny, ponieważ jego penetracja nawet na pociskach goldowych jest na tyle mała, że tylko jedynie w XP-ty jest w stanie Omena... Oj, widzimy, teraz ten PZ gdzieś się zaczaił, jest niewykryty. Trafił 2 razy, ale oba pociski zrykoszetowały. Po prostu ta penetracja jest za mała. Kolega w tym PZ-cie strzela ze zwykłej amunicji, nie ze złota. Być może po prostu złota już nie ma lub nie wozi, bo myślę, że jeśli by miał, to by na pewno tym złotem próbował strzelać. Chyba że jeszcze ma jakiś magazynek złoty i go po prostu załaduje. Ale widzimy, Omen nie jest go w stanie wyświecić. Mam naprzeciwko siebie 3 czołgi i 17 HP. Bardzo sytuacja niekorzystna. Ten PZ zdecydowanie wie, co robi. Też jest na ogrysku. Niemniej jednak będzie tutaj próbował tą bitwę no, na 100% wygrać. Spróbuję może zajechać Omena, jakoś go zaskoczyć. Jest bardzo szybki, także jest w stanie wyjechać po kilkudziesięciu sekundach z zupełnie innego kierunku. Teraz widzimy znowu niewykryty. Strzela w Omena. Omen zerwane gąski, ale cały czas bez tej penetracji strzela z apeków, także podejrzewam po prostu, że złoto mu się skończyło i dlatego ma olbrzymie problemy, żeby tutaj przebić naszego bohatera. Omen jednak stara się nie ryzykować, chociaż teraz wystawił się całkowicie na ostrzał. Być może stwierdził, że po prostu tamten czołg nie jest w stanie go spenetrować i Omen na niego rusza. W tym momencie pojawia się ta Somua w najchyba gorszym możliwym momencie. Na szczęście się odbiła, dużo szczęścia. Drugi strzał, również rykoszet. Omen teraz wypluwa pociski w ciemno, ponieważ ta Samuła prawdopodobnie nie zmieniła pozycji. Strzela również w ciemno, cały czas rykoszetuje. Dobrze, Omen był skontowany. No, sytuacja naprawdę bardzo, bardzo niekorzystna. 6 HP. Udaje się. Bardzo dobrze. I został tylko Marder i ten PZ1C. Omen ma już 8 fragów, przekroczony 2000 obrażeń. I teraz zabawa w kotka i myszkę z tym PZ-em. PZ jest w sytuacji, tak jak mówię, słabej. Omen go teraz wypatruje. PZ znowu jakimś unikiem rodem z Matrixa unika tego strzału, lawirował. Wiedział, że jest wykryty. No widzimy, że
jest to gracz naprawdę niezły i wykorzystuje wszystkie atuty swego czołgu. Gra bardzo, bardzo sprytnie. Pojawia się w różnych miejscach. Tak naprawdę kapował bazę nie po to, żeby przez to wygrać, tylko po to, żeby siły po prostu się rozjechały i musiały przykład zdekapować. Także dobra gra. Przez to Omen ma trudniejsze zadanie i bardzo dobrze, bo to wpływa dobrze na oglądalność tej bitwy. Jednak musi się nagłowić z tym fioletowym graczem. Co z nim robić? Omen decyduje się teraz na rajd przez las na kapa przeciwnika. Zostały 4 minuty, to nie jest dużo czasu. Podejrzewam, że jednak ten PZ no coś wykombinuje i spróbuje Omena zaskoczyć. Na pewno ten lajcik ma przewagę w lesie, jeśli chodzi o kamuflaż, i może tutaj gdzieś się zaczaić, objechać Omena na przykład od tyłu i tam spróbować przebić jego pancerz, bo to jest najsłabsze miejsce. Przód i boki skontowany, no niestety nieosiągalne w tym momencie dla tego PZ-a. 3,5 minuty, Omen jedzie przez las. Jeszcze mamy nie zaświeconego Mardera 2. On być może jest AFK, jeśli do tej pory się nie pojawił, lub kampi gdzieś przy bazie. Natomiast jeden pechowy strzał może zakończyć tą przygodę Omena. Zobaczymy, gdzie jest ten PZ. Ten PZ całkowicie zniknął. Tak jak mówię, no ten gracz fioletowy bardzo, bardzo tutaj kombinuje. Widzimy, że Marder jest AFK. Omen pewnie spróbuje wjechać do kółka, tak jest, zaczyna kapować i w tym momencie, zobaczcie, w identycznej, w tej samej sekundzie tamten fioletowy gracz zaczyna kapować. Omen w tym momencie musi zdecydować, co zrobić najpierw, czy się wrócić, czy zostać na kapie. Na razie zajmuje się Marderem. Marderek pięknie podpalony. Zostaje minuta 20 do końca i widzimy, że Omenowi stają tylko 4 pociski, także bardzo, bardzo mało. Omen zdecydował o zjeździe z kapa. Remis go w tej bitwie nie interesuje. Jest zainteresowany tylko i wyłącznie wygraną i zdobyciem 10. killa. Widzimy wynik 2200, plus wiemy, że strzały były w ciemno. Także jeśli chodzi o obrażenia, jest bardzo, bardzo dobrze. To jest naprawdę świetny wynik na czwarte tiery. 9 killi. Potencjalnych obrażeń myślę, że też jest masa, bo było dużo tych odbić. Zobaczymy sobie po bitwie. No i ten PZ, który tutaj Omenowi napsuł chyba najwięcej krwi. Widzimy, raz kapował bazę, wrócił się przez las, objechał mapę, znowu kapuje bazę. Próbuje po prostu zwyciężyć inaczej niż przez zabicie Omena, bo po prostu nie jest w stanie go przebić. I zostaje tak naprawdę 20 sekund. Nie jest daleko, ale też jednocześnie nie jest blisko, bo ten PZ jeszcze musi się zaświecić, trzeba w niego trafić. Jest, świeci się ten PZ1C, 10 sekund do końca. Bardzo sprytnie ukrywa się za wrakiem, widzimy, lawiruje w tą, w drugą. Jednak Omen idealnie teraz po prostu sobie wyczekał ten moment. I widzimy, że Omen zdobywa stalową ścianę, specjalistę, obrońcę, snajpera, ostateczne poświęcenie, łowcę, spartaninan, także naprawdę worek medali. 2450 obrażeń, 10 killi, 1677 expa, bardzo, bardzo dużo jak na ten tier, bardzo dużo obrażeń. Bitwa zdecydowanie epicka, interesująca. 56 otrzymanych strzałów na ponad 2400 potencjalnych obrażeń. 10 wykończonych i 12 zniszczonych. To też jest świetny wynik. Także dzięki Omen za powtórkę. Jeszcze raz zapraszam na kanał Omena. Pozdrawiam, cześć.